Witajcie. Czas na Enneagram 3. Trójka to inaczej zdobywca, zwycięzca. Drugie imię i jednocześnie bardzo trafne określenie tej osoby to praca. Trójki bardzo często utożsamiają się z pracą do poziomu pracoholizmu właśnie i mogą wtedy zaniedbywać rodzinę, znajomych, popadając w swego rodzaju perfekcjonizm i w obsesję zdobywania celu. Inne określenia, jakich możemy użyć w odniesieniu do tego typu osobowości, to performer, coach, influencer. I do tego faktycznie trójka się nadaje, bo trójka ma w sobie dość siły życiowej, dość motywacji, dość umiejętności przebicia się, aby skutecznie i konsekwentnie, co nie do każdego enneagramu się odnosi, umieć po prostu w naturalny, bezwysiłkowy sposób dążyć do jakiegoś celu, stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej, osiągać swoje różne wyżyny. Natomiast może to owocować, zwłaszcza u tych niżej rozwiniętych trójek, trochę postawą w rodzaju: hej, masz problem? W ogóle jaki to jest problem? Już to załatwiamy. I jeżeli jest to 3 w 2, to faktycznie będzie jeszcze pomocnikiem, więc będzie do tego pchało innych, będzie im pokazywało ich łatwe ścieżki wyjścia, ale czasami, jeżeli trójka nie będzie uważna, może ta postawa przybrać formę trochę ironii, czy pogardy, czy dewaluowania punktu widzenia innej osoby. I może się taka osoba, taka trójeczka, wydać wtedy mało empatyczna. Również samo skupienie na celu wywołuje takie wrażenie w innych, że trójka idzie właśnie po trupach do celu, czyli że jest makiawelistyczna, że potrafi być zupełnie odcięta od emocji, oddzielona od nieistotnych szczegółów, co może być i siłą, wiadomo, i słabością, w zależności od tego, w jakiej sytuacji to się dzieje, ale też może popaść w obsesję, aby nie być tak zwanym luzerem, żeby nie przegrać, bo trójka należy w enneagramie, przypominam tutaj podstawy, o których opowiedziałam już w pierwszych 2 wideo, trójka należy do 3 typów, których największym wyzwaniem jest wstyd, czyli są to typy emocjonalne i to jest 2, 3 i 4. No i tym samym definiują nam się skrzydła trójki. Przypominam, że skrzydła nie mogą być nigdy gdzie indziej, jak tylko po bokach danej cyfry, czyli jeżeli jesteś trójką, masz albo skrzydło w 2, albo w 4. Oczywiście to mocniejsze, masz też do dyspozycji to drugie, bo każdy anioł leci na 2 skrzydłach, ale zwykle nad tym drugim trzeba bardziej popracować, czy mocniej je zauważyć. I teraz, jeżeli trójka ma skrzydło w 2, to będzie dla niej ważne bycie pomocnym, bycie ważnym dla innych, okazywanie się wartościową częścią społeczeństwa, grupy czy plemienia. Natomiast jeżeli ma skrzydło mocniejsze w 4, to będzie to indywidualista, artysta i osoba bardziej introwertywna, mniej skłonna cokolwiek udowadniać w zakresie bycia pomocnym i użytecznym społecznie. Regres trójki odbywa się w 9, czyli to, co wtedy dzieje się z trójką, to, co trójka robi, to może być albo zamrożenie, albo zagubienie, albo jakiegoś rodzaju zawieszenie. I to chyba to zawieszenie jest najbardziej odpowiednim słowem, które dopowiada to, jak my byśmy tę trójkę percepowali, widząc ją w regresie. Zwieszona. Mówi się hang out. To tak jakby była na kacu, albo jakby była upalona. Coś w tym rodzaju. I może też zresztą mieć wtedy trójka skłonności uciekania w używki, uciekania w rozrywki, bo nie wie, co ma zrobić, bo nie ma żadnego celu. Jedna z trójek, z którymi pracowałam nad diagnozą właśnie enneagramową, powiedziała w pewnym momencie, odpowiedziała na pytanie, kiedy czułaś się najgorzej w życiu, kiedy miałaś trudny okres, wtedy, kiedy nie miałam żadnego celu. Zrealizowałam wszystkie swoje cele, które nie były małe, i nie miałam celu przez chwilę i to była absolutna katastrofa. Myślę, że żaden inny enneagram tego nie powie w tak przeszywająco uczciwy
sposób i nie będzie przekonany o słuszności tego twierdzenia tak mocno jak właśnie trójka. Bo trójka szuka swojej wartości, tego swojego self-esteem w demonstrowaniu osiągnięć i właśnie skuteczności. I to wszystko się dzieje na podświadomym poziomie po to, aby przypadkiem nie było wstydu i obciachu. I to jest co do założenia nawet całkiem niezła motywacja i tutaj możemy się, zwłaszcza my dziewiątki, mówię o sobie, wiele od trójek nauczyć, ale no właśnie, każdy kij ma dwa końce i tutaj jeszcze troszeczkę chwilę może zostańmy przy skrzydłach i przy tej trójce wstydu, trójce emocjonalnej, ponieważ mamy tutaj taki motyw, którym powodują się wszystkie te trzy wymienione enagramy, a mianowicie nie jestem jak inni. Każdy z tych enagramów, 2, 3 i 4, próbuje udowodnić w inny sposób, że jest odmienny, że nie jest jak inni. Dwójka na przykład powie, nie jestem taka samolubna jak inni, nie jestem tak skupiona na sobie jak inni, jestem pomocna, jestem otwarta, oddana, jestem gotowa do poświęceń, zobaczcie, jestem wyjątkowa. Z kolei czwórka powie, każdy chce pasować, a ja nie jestem taki jak każdy, ja jestem inny, odmienny. Ja podkreślam i eksponuję moją indywidualność, moją kreatywność i będzie ci mnie brakować, kiedy odejdę. Jak to kojarzy mi się, napisała Halina Poświatowska, nie wiem czy Halina była akurat czwórką, czy może trójką w czwórkę, ale chyba jednak czwórką. Napisała dziel z tamtą kobietą chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Cały wiersz jest o tym, jak jej już nie będzie. I to jest właśnie ta wibracja czwórkowa, którą pewne trójki mogą też mocno okazywać. Trójka sama w sobie z kolei będzie miała motywację udowodnienia, że inni są leniwi, innym się nie chce, inni nie mają motywacji, inni w ogóle mają sztuczne problemy, a ja nie mam. Ja wstanę wcześniej jak trzeba, wygram w wyścigu każdym możliwym, osiągnę wszystkie mety, zdobędę wszystkie certyfikaty i faktycznie trójka to robi ponad miarę, dużo częściej niż inni ludzie. Więc jeżeli znasz taką osobę, która naprawdę ma mnóstwo aktywności i osiągnięć i na dodatek dyplomów, to najprawdopodobniej to będzie trójka. Może też być jedynka czasami, ale to już oczywiście wymaga głębszej analizy. Kim jeszcze trójka może być i w jakim zawodzie się sprawdzi? No oczywiście menedżera, prezesa, w zarządzie, wspinając się po szczeblach drabiny, trójka musi mieć możliwość awansowania i musi być zauważana w swoich staraniach, bo inaczej traci motywację. Trójka jest generalnie typem najbardziej ambitnym z wszystkich enneagramów. Nie znajdziecie typu tak ambitnego, stawiającego sobie tak wysoko poprzeczkę. Ale jakie pytania trójka może zadać do siebie, jakie powinna zadać, żeby się nie pogubić, żeby się rozwijać? Przede wszystkim, czy muszę tak pędzić? Czy wszystkie moje cele są warte wysiłku? Jeśli nie wszystkie, to które są? Które mogę odstawić na potem albo w ogóle skreślić? Co liczy się dla mnie bardziej niż perfekcyjny obraz siebie? Co się stanie, jak siądę raz na czas w kącie i będę po prostu nikim? Czy zniknę, jeżeli przestanę czuć się ważna i podziwiana? To są pytania dla trójek. Trójce może być trudno się zrelaksować i do jakiegoś stopnia to jest u niej naturalne i myślę, że taka wielogodzinna medytacja, siedzenie w jaskini jest absolutnie nie dla trójek, bo one są zbyt kreatywne i żywe, żywotne. Więc trójka będzie biegać, będzie chodzić na gym, pływać, jeździć na rowerze. Bywa, że wpada też w przemęczenie i go nie zauważa, bo umie odcinać się od emocji i od ciała. Może też mieć taką najmniej chyba przyjemną cechę u nisko rozwiniętych trójek. Może być tak, że ta trójka będzie zakładać maskę w zależności od okoliczności. Inną dla innej grupy ludzi, czy wręcz dla innych poszczególnych osób. I o ile w ramach kontekstu gier społecznych wszyscy powinniśmy umieć to czasami robić, bo są środowiska, są sytuacje, w których po prostu bez tego ani rusz i nie załatwimy, jak tego nie zrobimy. Chodzi o to, żeby wiedzieć,
po co, w imię czego i jakim kosztem się gra. U trójki może to wejść w nawyk, może jej to przychodzić zbyt łatwo, no i wtedy niektórzy ludzie będą się czuli zawiedzeni. Również tym, że byłem dla Ciebie ważny, trójko, wtedy, kiedy byłem Ci po drodze z Twoimi celami, a teraz masz inne cele i mnie nie zauważasz, już nie jestem Twoim kolegą czy przyjacielem. Również gadżeciarstwo to taka, powiedzmy, niezbyt jednoznacznie pozytywna cecha trójek. Trójki lubią też podkreślać swój status społeczny metkami, etykietkami, jakimiś super zegarkami itd., itd. Ale nie wszystkie, widzę to bardziej u mężczyzn trójek, u tych takich ze skłonnością do narcyzmu. Ogólnie jeśli chodzi o zaburzenia, to przy każdym enagramie mamy pewien pakiet prawdopodobnych bardziej niż inne zaburzeń i przy trójce będzie to narcyzm, ale narcyzm gwiazdożący. Raczej nie spotkałam trójek, które byłyby narcyzmem ukrytym, no bo jak? Nie da się, będąc tak ambitnym typem. Więc powiedzmy ten łatwiejszy w obsłudze. Jeżeli już ma być jakimś narcyzmem, to tym gwiazdożącym. No i właśnie u trójki możemy obserwować te strategie marketingowe na wszystko. Dosłownie na całe życie adaptują się do sytuacji i osób poprzez pewnego rodzaju strategie marketingowe i można się od nich tego uczyć, bo są w tym naprawdę dobre i dlatego warto obsadzać trójki w takich stanowiskach, w których one mają wyjść z ideą, jak wyjść z ideą, jak coś sprzedać, jak coś pokazać. I jeżeli do tego dołożymy szóstkę, która przy okazji powie, czego na pewno nie robić, no to nam się pięknie układa Dream Team, czyli właśnie ten enneagramowy trójkąt, do którego należy 3, 6 i 9. I ten trójkąt działa naprawdę bezbłędnie, bo każdy dla każdego jest inspiracją lub każdy każdego zna od strony cienia czy od strony regresu, mówiąc enneagramowo, i to naprawdę ma ogromne pole rażenia, taki trójkąt enneagramowy, więc jeżeli jesteś którąś z cyfr 9, 3 i 6, to nie wahaj się, przyjmuj na najbliższych współpracowników, otaczaj się ludźmi, nawet jako przyjaciółmi, znajomymi, którzy reprezentują dobre aspekty i wyżej rozwinięte właśnie tych enneagramów, dlatego, że będzie to naprawdę świetnie działało, jak dobrze naoliwiona maszyneria. U nas na przykład w teamie Master Your Life właśnie tak jest, że mamy aż 3 trójki, 2 dziewiątki, 1 szóstkę, cały czas współpracujące ze sobą i nie jest to oczywiście zabieg nieświadomy i mogę potwierdzić z własnego doświadczenia, że działa to absolutnie fantastycznie. Bardzo wiele się odbywa poza słowami, bardzo się łapiemy intuicyjnie, można mówić skrótami, nie ma jakichś takich uczuć wylądowania na kompletnie innej planecie, które mogłyby towarzyszyć każdej z tych 3 cyfr, gdyby pojawiła się inna cyfra enneagramowa, choć z innymi też oczywiście współpracujemy, ale nie aż tak codziennie i bezpośrednio, jak w tym ścisłym gronie. Na pewno możemy się inspirować, możemy się uczyć, możemy się śmiać ze swoich małych słabości czy regresów i to wszystko jest głębiej rozumiane, wybaczane na bieżąco. Jeśli chodzi o miłość, to dla trójki miłość to będzie uznanie, szacunek, a nawet podziw. Tak ona będzie odbierała miłość. Więc jeśli masz w pobliżu trójkę i chcesz jej pokazać, że ją kochasz, to właśnie okaż jej to uznanie. O co możesz spytać trójkę, jeżeli ją znasz, to na przykład o dobre miejsca na zabiegi estetyczne, o designerskie przedmioty, o super miejsca do zwiedzenia, o znanych ludzi, o triki i haki na życie. Na tym trójka się naprawdę zna. Może czasami od środka trójce doskwierać porównywanie się z innymi. Zbyt duży dyskomfort w związku z tym, że może jeszcze jestem nie dość i może jeszcze czegoś nie umiem, może muszę teraz pochłonąć kolejne tony wiedzy i nie spać po nocach po to, żeby dorównać do czegoś, do kogoś. Nie musisz, trójeczko, i tak zwykle jesteś do przodu, a nie do tyłu i już prędzej może Cię dotyczyć to twierdzenie, czy to przysłowie, nie bądź taki do przodu, bo Cię z tyłu zabraknie. To co to znaczy? Z tyłu to znaczy zabraknie Cię dla swojego odpoczynku, dla swoich gorszych dni, dla prawa do nierobienia nic. To jest to, czego Ty potrzebujesz więcej.
I to, czego się trójka ma uczyć od swojego rozwoju, czyli szóstki, to jest właśnie lojalność, przynależność jako priorytet, jako wielka wartość, dbanie o swoich bliskich, myślenie o nich, nawet jeśli nie ma się żadnego specjalnego celu. Tak robią wysoko rozwinięte trójki, które już albo intuicyjnie, albo całkiem intencjonalnie, znając enagram, pobierają jak najwięcej cech od szóstki. Również dla trójki dobrze jest po 2-3 minuty dziennie pomedytować. Nie właśnie długie vipassany, tylko takie krótkie, nie wyczerpujące jej oddechy, w których ona się na chwilę zresetuje i pobędzie sobie w jestem i to wystarczy. To jest piękne antidotum na wszystko, co trójkowe. I wystarczy naprawdę minuta, dwie dziennie. Wnosząc troszkę więcej jeszcze w podtypy, powiedzmy tak, że 3 w 2 to jest taki niepokonany lider. To jest osoba urocza też, magnetyczna, ale troszcząca się o ludzi, o to, by im było dobrze, motywująca ich i inspirująca. Na przykład Tony Robbins jest właśnie taką trójką. 3 w 4 zaś to będzie unikalny artysta, arystokrata nawet, profesjonalista, który będzie bardziej otwarcie nastawiony na karierę, bardziej broniący swojej pozycji indywidualności, ceniący swoją wolność do bycia samemu, ceniący też pieniądze, będzie miał wewnętrzny konflikt między potrzebą kreacji czegoś, a swoją drogą kariery na przykład, bo akurat tam za tą drogą kariery idzie dużo uznania i status społeczny, a jego pasja go prowadzi gdzie indziej. Tutaj często te trójki w czwórkę będą miały takie mocne rozdarcia i do takich trójek właśnie ze skrzydłem czwórkowym należą znane postacie sceny, takie jak Lady Gaga, Beyoncé czy Madonna. Elvis Presley również należał do właśnie tych trójek. I ta trójka będzie bardziej zdecydowanie dramatyczna, bardziej histeryczna w momencie, gdy jej się coś nie uda, może wchodzić w dramę. Ta trójka w dwójkę raczej nie. Mocne strony ogólnie trójek to pracowitość, żywy, błyskotliwy intelekt, samodyscyplina, inspirowanie innych, zdolność, umiejętność inspirowania, potrzeba i umiejętność rozwiązywania problemów. To nie są osoby, które tworzą problem. One są tu po to, żeby problemy rozwiązywać i to jak najszybciej. Także balansowanie skrzydeł swoich różnych bardzo, trzeba przyznać, dla trójki jest taką pigułką zdrowia, można powiedzieć. To jest taki duży krok do poczucia harmonii, równowagi, jeżeli ma dwa mocne skrzydła, co oczywiście jak najbardziej też może się zdarzyć. Takich znanych osób jeszcze poszukałam sobie, trochę poresearchowałam, które ja znam przynajmniej oprócz Tonego Robbinsa, to jeszcze będzie Oprah Winfrey. Tom Bilie, to jest znany podcaster, on jest taką klasyczną 3 w 2, że aż chyba zrobię osobną analizę na jego przykładzie, jak mówi, jak się zachowuje trójka z dwójkowym skrzydłem. On mówi, zrób tak jak ja, to będziesz mieć to samo. On jest właśnie fanem zasady kopiuj wklej, z czym ty masz problem. I mówi o tym, jaki jest ambitny i jak po prostu nie spocznie, póki nie osiągnie. Meghan Markle też jest według mnie trójką, Deepak Chopra, Whitney Houston, świętej pamięci, Michael Jordan i Cristiano Ronaldo. To na pewno są trójki i na nich wszystkich można by samych oprzeć bardzo wartościowy materiał. Inna lekcja jeszcze dla trójeczki. Nie musisz udowadniać swojej wartości przez osiągnięcia. Możesz też po prostu się tym bawić. I wiedz, że zawsze będziesz the best w swojej unikalności. Zawsze będziesz niepowtarzalna, bo jesteś unikalna i nie musisz tego udowadniać. Możesz coś robić po prostu dla fanu, dlatego, że to lubisz, dlatego, że cię to bawi, ale nie uzależniaj poczucia swojej wartości od tego, bo inni lubią cię już wystarczająco za to, kim jesteś bez osiągnięć. I te osiągnięcia niewiele zmieniają w tym, jak cię inni widzą, za co ciebie lubią. Pokaż trochę serca, pokaż trochę ciepła, bo wtedy łatwiej, skuteczniej i szybciej staniesz się osobą lubianą, a może nawet podziwianą. Trójce z takiego poziomu duchowego
powiedziałabym, włącz wtyczkę do źródła. Sprawdzaj na pewno, że zawsze działasz etycznie, że masz silny kręgosłup moralny i zastosuj do tego wszystkie swoje cechy, wszystkie swoje osiągnięcia podepnij pod ten kontakt z górą, a będziesz po prostu wzorem do naśladowania, będziesz niepokonany. I teraz jak sprawdzić samemu, czy jesteś trójką? Może się zastanawiasz, to jestem nią, czy nie jestem. Na pewno nie przez testy online, bo te testy są dosyć zawodne. Możesz się zgłosić do nas na sesję. Wiele osób się zgłasza i już potem są ustawione raz na zawsze na torach, mogą sobie eksplorować swój regres, swój progres, dostają wskazówki do dalszej pracy. A tymczasem wstępnie możesz to poznać po tym, czy czujesz, że masz prawo tu być, czy czujesz jakiegoś rodzaju wstyd, że jesteś i widzisz, że musisz na jakichś zasadach być, czyli bo pomagasz, bo jesteś wyjątkowy, bo jesteś niezastąpiony, bo masz cele i je osiągasz. Jeżeli coś takiego w Twojej głowie się kotuje i masz takie poczucie niewyjaśnionego wstydu, który zakrywasz tymi osiągnięciami, no to jest bardzo mocna wskazówka, że możesz być trójką. Jeżeli skupiasz się na celach jak laser, albo inaczej jak idziesz jak świnia przez buraki i pytasz się w środku od rana do wieczora tylko jak najszybciej, jak najskuteczniej je osiągać, no to też może być właśnie bardzo trójkowe, jeżeli uważasz, że na przykład stratą czasu jest usiąść na chwilę na ławce w parku albo spotkać się ze znajomym, z którym nie masz wspólnych celów. Jeżeli zdarza Ci się traktować innych przez pryzmat celu i ignorować tych, którzy w żaden sposób Ci nie pomogą w realizacji ich, to też będziesz prawdopodobnie trójką. Czy zdarza Ci się pławić w satysfakcji bycia na topie albo fantazjować o takim byciu na topie i o reakcji innych na to, że jesteś wow? Czy starasz się być zawsze najlepszą wersją tego, co Ty określasz jako ważne? Czy obchodzi Cię, co ludzie podziwiają, w czym Ty brylujesz? Czy bywasz kim innym przy różnych osobach? I czy starasz się udowodnić, że nie jesteś przeciętniakiem? Czy może gardzisz nawet ludźmi przeciętnymi? Jeżeli na te pytania mniej więcej większość z nich odpowiedziałeś tak, to również Cię zapraszam na sesję do Master Your Life, bo wówczas dowiesz się, jak z tym pracować, co więcej możesz zobaczyć, co zrobić, no i przede wszystkim prawdopodobnie, jakie masz skrzydło. Także tyle na ten moment o trójeczce. Zapraszam wszystkich do oglądania tej serii, bo ona jest bardzo wartościowa, bo życie moje nawet dzieli się na przed enneagramem i po enneagramie. Jest to jedna z najlepszych klasyfikacji osobowości i bardzo, bardzo praktyczne narzędzie do pracy ze sobą i z innymi. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!